Ewuś oznacza kłopoty. Tak mówią lekarze pierwszego kontaktu i chcą likwidacji systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. W województwie opolskim dwie trzecie przychodni nie chce podpisać kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ostatnie rozmowy na ten na ten temat w ministerstwie znów zakończyły się fiaskiem. Sprawdzam, więc wiem, mówi pan Damian. Jest pewien, że gdy przyjdzie do przychodni, jego profil da mu zielone światło do lekarza. Loguję się na tą stronę i sprawdzam sobie, czy mój pracodawca przelał. Składki. Także jest na razie wszystko pod kontrolą. W całym województwie jednak nawet 80 do 90 tysięcy pacjentów Ewuś weryfikuje negatywnie. Za ich przychodnie nie dostają podstawowej składki, choć przynajmniej część z nich, jak choćby kobiety w ciąży, studenci czy pełnoletni uczniowie, prawo do bezpłatnego leczenia posiada. Ci pacjenci, którzy nie są ubezpieczeni, ale mają tytuł do bezpłatnych świadczeń, powodują u nas jednak kłopoty z rozliczeniami. Trzeba dużo, dużo papierów, dużo telefonów. Dużo wyjaśnień w NFZ-składać. Mimo niechęci do EWUS, ta przychodnia podpisze kontrakt na przyszły rok z NFZ-em. Zdecydowana większość po dwie trzecie zrzeszone w porozumieniu zielonogórskim negocjuje ich przedstawiciel pojawił się dziś w funduszu, ale nie po to, by podpisać kontrakt. My jesteśmy cały czas gotowi na podpisanie umów z POZ-u i zabezpieczenie od 1 stycznia tych świadczeń I jesteśmy w trakcie rozmów, więc nie chciałabym straszyć naszych ubezpieczonych, tylko wszystko zrobimy, żeby zapewnić im dostęp do usług medycznych. Na podpisanie umów pozostały niespełna trzy tygodnie. Wielu pacjentów doskonale pamięta 2 stycznia tego roku, gdy drzwi do gabinetów lekarskich były zamknięte. To jest spotkanie techniczne, raczej bieżące sprawy. Plus, oczywiście, przedstawimy aktualny stan negocjacji, które są w Warszawie, bo to nie tutaj, tylko w Warszawie zapadną końcowe decyzje. Ostatnie rozmowy lekarzy z Ministerstwem Zdrowia nie przyniosły porozumienia. Poza zmianami dotyczącymi systemu weryfikacji ubezpieczonych, lekarze POZ domagają się pieniędzy na podwyżki dla pracujących z nimi pielęgniarek. A teraz przykład lekko